Uznałam, że poranny śnieg, pierwszy śnieg w tym sezonie to dobry sygnał, że mogę oficjalnie nagrywać film o tematyce zimowej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was na zimowe przebieranki. To będzie już trzeci w tym roku film z modowej serii, serii outfitów sezonu, i zgodnie z zapowiedzią przygotowuję dla Was zimowe stylówki wcześniej, bo na sam początek sezonu. I to będzie dla mnie też trochę taki eksperyment. Pomyślałam sobie, że to jest całkiem niezła strategia na początku sezonu wyjąć ze swojej szafy to, co nosiliśmy. W poprzednim roku to co zalega nam w szafie może nawet od kilku sezonów i skompletowanie różnych stylizacji na nadchodzący czas właśnie z tego co już mamy. Teraz już mieliśmy szansę doświadczyć pierwszych przymrozków, więc na pewno u was też już jakieś buty zimowe czy kurtki weszły. W obieg, i mam takie poczucie, że zanim zaczniemy zastanawiać się, co dokupić i w czym będziemy chodzić, to fajnie jest sobie zweryfikować, jak sprawdzają się te rzeczy, które już mamy w swojej szafie. Więc ja przygotowałam dzisiaj dla Was, myślę, tak pięć stylizacji i sama jestem ciekawa, do jakich dojdę wniosków, bo postaram się skompletować te wszystkie zestawy, no wiadomo, z tego, co po prostu mam w domu i sama przyjrzę się temu, czego potencjalnie mi brakuje, albo na przykład co się już zdezaktualizowało. Śmiałam się ostatnio, że. Zastanawiam się, kim będę tej jesieni, i że to jednak, jak identyfikujemy się przez swoje ubrania, jest bardzo, bardzo ważne, więc sama będę dochodzić do tego. Jak będę czuła się komfortowo, modowo właśnie, właśnie zimą. Także oczywiście mam swoje już takie dwa uniformy, po które sięgam, ale jestem ciekawa właśnie, jak będę się czuła w rzeczach, których nie nosiłam już od roku, albo niektóre nawet ze dwa sezony leżały takie niezbyt, niezbyt używane. Także podrzucę wam pewnie po drodze też jakieś swoje patenty, jak to u mnie bywa, i co zapraszam Was na wspólne przybieranie się zimowe. Zaczynamy! Myślałam sobie, że zamiast wydziwiać, po prostu rozpocznę od tego, co już mam na sobie, i pokażę Wam, co bym założyła, gdybym teraz miała wyjść na mróz. Także, lecowo płaszcz. To jest, słuchajcie, płaszcz, który ja kupiłam chyba dwa lata temu, albo nawet trzy. To jest taki ogromny, oversizedowy, wełniany płaszcz. Uwielbiam go. Kupiłam go oczywiście, słuchajcie, na jakichś targach vintage, czy może w ogóle w butiku vintage. Ale było to w elektrowni powiśle. To jest jakiś totalny no-name. Kupiłam go za 200 zł. To jest całkowicie wełniany płaszcz. Jest fantastyczny, ma super kształt, super się go nosi, mieści pod sobą mnóstwo rzeczy, więc można działać tutaj warstwowo, co jest bardzo, bardzo ważne. I on też robi całą stylizację. Możemy być tak jak ja dzisiaj, wiecie, w wełnianym swetrze. To jest cudowny sweter z b W tych spodniach, co ostatnio też widzieliście z Nago. Założyłam do tego low z Vagabondu i jestem w mega luźnym, wygodnym stroju i nagle ten płaszcz sprawia, że od razu wszystko wygląda jakoś tak bardziej ogarnięcie, więc to jest na pewno jakiś taki duży statement w, w mojej szafie. Dorzucę jeszcze dwa dodatki i będziemy gotowi na mróz. Torba, przykładowo, żeby nie było, że jestem cała czarna i moja ukochana czapka wełniana z The Other Side, też chyba sprzed dwóch lat. No nie mam lustra, więc zakładam, że wyglądam jakoś w miarę i tak myślę, że będę spędzać wiele zimowych dni i przebieżek po, po mieście. Mam akurat buty takie mało zimowe, ale powiem Wam, że jeżeli macie do tego grube wełniane skarpetki, to. Hmm, ja na przykład nie marzę nawet w takich półbutach, o ile oczywiście nie spędzamy jakoś super dużo czasu na mrozie nie jest minus 20. Ale to, co jest ważne w tym outfitcie dla mnie, myślę, że motyw przewodni to jest wełna. Wełniane skarpetki, wełniany sweter, wełniany płaszcz, wełniana czapka. Naprawdę odkryłam, że dobre materiały, które grzeją, to jest podstawa. Znaczy w ogóle uważam, że podstawą, słuchajcie, jedna rzecz z całego filmu, podstawą szafy zimowej jest to, żeby było nam ciepło. I to jest numer jeden. Numer dwa to będzie zapewne estetyka, a najlepiej oba znaczy koniecznie oba naraz ale jakby nie ma opcji, że to się ładne, ale jest nam zimno albo niewygodnie. Po prostu ja nie mam na to przestrzeni w swoim życiu. Więc tak, słuchajcie, to działa, że jestem cała. W opatulona w różne wełniane rzeczy, kolejnym jeszcze patencikiem do, do zdradzenia dzisiaj jest to, że kocham nosić golfy, bo wtedy nie muszę nosić szalika, jeszcze bym czasami założyła jeden golf pod drugi, żeby mieć taki przylegający i taki drugi nieco luźniejszy i ja jestem gotowa. Także dajcie znać co Wy na to, a ja lecę się przebrać i pokażę Wam coś nowego. Przed nami stylówka numer dwa, a ja zdałam sobie sprawę, że ja tym samym robię Wam po prostu drugą edycję outfitów jesieni, bo pokazuję też to, co jest pod spodem. Więc, you're welcome, moi drodzy. Mam na sobie golf i szal z marki Myrtil. Polskiej. Mam sobie spodnie, jeansy w ogóle zdam sobie sprawę, że nie kupiłam sobie nowych jeansów od półtora roku, ani żadnych nowych spodni. To są jeansy z Reformation z Lumpa, pasek vintage'owy, buty z róż i znowu to są buty o, tu mi się odwinęło to są buty niekoniecznie zimowe, a też przez to, że mam ciepłe skarpetki, to czuję się w nich mega dobrze i często je noszę zimą. Um, także taki oto brązowo-czarny brązowo uniform, i teraz przed Wami okrycia wierzchnie. Jaram się. Słuchajcie, to jest płaszcz mojego życia. Kupiłam go w Kraszu, czyli w komisie w Warszawie, o którym mówiłam ostatnio bardzo dużo. I to jest płaszcz łamarki Vinci. Oczywiście, tak jak powiedziałam, z Krasza, czyli z drugiej ręki, w cudownym burgundowym kolorze. Ja go uwielbiam. On ma z tyłu taki piękny ściągacz i noszę go teraz praktycznie codziennie. Jeżeli mi nie pasuje do czegoś, to zakładam ten płaszcz, co widzieliście przed chwilą, ale ja jestem jego ogromną fanką. Jest mega unikalny i strasznie Wam polecam Naprawdę kupować rzeczy z drugiej ręki, bo wtedy można się poczuć super wyjątkowo i macie gwarancję, że całe miasto nie będzie wyglądało tak jak Wy. Dlatego sobie założyłam moją torebeczkę ze stału, bo ona też fajnie łączy brązowy i czarny i jeszcze opcja zima w pełni, czyli kapturek, który jest dosyć specyficzny i nie każdy siebie lubi w takiej wersji, ale jest przede wszystkim super, super ciepły. Ja uważam, że jest przeuroczny, to się nazywa balaklava. Jest wyłniany, też jest marki b I naprawdę, nie wiem czy, a nie, nie przykryłam sobie mikrofonu, spoko. I naprawdę on jest cudowny, bo spełnia funkcję czapki, przy okazji zakrywając uszy i spełnia funkcję szalika. Więc dla osób, które nie lubią dodatkowych akcesoriów zimowych, to jest coś niesamowitego. Także to tym razem jest ta wersja, kiedy mogę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli mnie zobaczycie w Warszawie, to będę wyglądała właśnie tak, bo ja się z tym zestawem absolutnie mojej mili nie rozstaję. Lecimy dalej. Teraz moi drodzy, stylizacja chyba sprzed dwóch lat. Którą nosiłam non-stop, i pomyślałam, że od razu założę całość i zobaczymy, jak się z tym czuję. Te same jeansy, tylko założyłam teraz moje Emu. To są Emu wegańskie z marki, um, um, podziękuję, jakaś White Or Orchard, coś takiego. I teraz mam po prostu najlepszy patent na świecie, a mianowicie to jest, słuchajcie, szalik, który się Szaliko Golf. Zakładacie to przez głowę i ma z przodu. Piękna, piękną część swetrową. Z tyłu ma piękną część swetrową, ale nie ma rękawów. W związku z tym mieści się bez problemu pod kurtkami, więc to jest jakiś w ogóle hit. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Nawet nie wiem, co to jest zamarka. Ja to dostałam i po prostu noszę to namiętnie. Przynajmniej nosiłam tego bardzo dużo. Na to mam kurteczkę z muwa, która jest taka bardziej jesienna, ale właśnie przez to, że pod spodem mam wełniany szalo Golf, Wygląda to bardzo fajnie i też nam tworzy taki monoluk. Tutaj też spoko, moim zanim to wygląda właśnie strukturalnie. Do tego wzięłam sobie wielką torbę marki Jacobsa, vintage'ową. No i mogę na to też założyć czapkę. Znaczy, wypadałoby założyć czapkę, bo uważam, że bez czapki to jest po prostu oszustwo, a nie. U, może tu? Bez czapki to jest oszustwo, a nie outfity zimowe. Więc mam czapkę, słuchajcie, od mojego brata. Marki Patagonia i pomyślałam, że to może być cool. Ja uważam, że spoko. Myślę, że w kontraście do yy tych wielkich, oversize'owych czapek, to jest jakaś fajna alternatywa i to jest naprawdę taki strój na maksa, na maksa na zimę. Mam mega ciepłe buciki, mam warstwę puchówki, mam warstwę wełny, także ja się czuję na maksa przygotowana. Oczywiście też do tych spodni mogłabym totalnie założyć na przykład martensy, ale jakoś poczułam, że fajnie to będzie wyglądało w takiej wersji. To jest taka też bardzo, bardzo casualowa stylizacja, no i tutaj też bawimy się warstwami co jest też dużym jakimś takim wątkiem dla mnie, może Wam zrobię na końcu jakąś taką bonusową stylizację, bo ja uważam, że no właśnie szczególnie takie oversize'owe płaszcze, których często nie zapinamy, czy które nie są puchowe, fajnie jest podgrzewać właśnie wełnianym golfem, tak jak widzieliście, albo jakimś wełnianym kardiganem, czy takim superanckim golfo szalikiem. Czapka jest niezbędna, ja też mam rękawiczki, mam jedne skórzane czarne i mam jedne takie po prostu wełniane, Beżowe, ale już daruję sobie te, to akcesorium. I czasami, jak jestem bardzo zesperowana, to chodzę w rękawiczkach narciarskich. <laughs> Przydałoby mi się do jednej stylizacji, one by mi pasowały, ale, ale to może kiedyś, moi drodzy. Także to jest stylizacja numer 3. I już głosujcie, który strój do Was przemawia najbardziej. Remember. I na sam koniec, moi drodzy, pokażę Wam, jak wyglądałam cały zeszły rok, ponieważ to jest tak mój jedyny zakup z minionego sezonu i spędziłam w tej kurtce całą zimę i jestem przekonana, że spędzę w niej i tę. Jest to ta oto fantastyczna kurtka, yy, którą Wam oczywiście podlinkuję, ją znalazłam na Zalando yy, i trochę mam satysfakcję, kiedy sobie o niej myślę jednocześnie też mnie to denerwuje, no bo brązowy jest kolorem sezonu, więc z jednej strony mam satysfakcję jakiegoś przewidywania trendów a, a z drugiej strony myślę sobie, że pewnie teraz co druga osoba będzie miała brązową kurtkę tej zimy, no ale no, no trudno, zdarza się kurtka jest fantastyczna, kurtka jest puchowa moim marzeniem było na takie naprawdę mroźne dni mieć kurtkę, która będzie jak najdłuższa i jak najcieplejsza. Stwierdziłam, że czarny jest tak oczywisty, że kupię sobie w innym kolorze, który bardzo ze mną gdzieś tam rezonuje, bo jestem brązowa od lat. I ta kurtka po prostu zdała egzamin i przeżyłam w niej całą, całą, całą minioną zimę. I strasznie się cieszę na to, że ją mam w swojej szafie, bo wiem, że będę w ten sposób chodzić po mieście również przez najbliższe, cudowne zimowe miesiące. Ona ma gigantyczny kaptur w którym się czuję w ogóle jakbym była pod wodą, bo naprawdę jeszcze jak sobie tutaj zapnę to, to jestem gotowa na każde warunki. Czasem w martensach z unianymi skarpetkami, czasem w emu, czasem po prostu w jakichś najluźniejszych spodniach. Jestem takim właśnie ludzikiem Michelin, który toczy się po mieście i jest przeszczęśliwy, bo jest mu ciepło. Jakby jeszcze dorzucę do tego, dorzucę do tego czapę. Na czapkę można założyć jeszcze kaptur, oczywiście rękawiczki, i żadna zima nie jest mi straszna, powiem Wam szczerze. I po raz kolejny mam na sobie golf. Ja często tak mam, że nawet pod kurtkę zakładam golf na to, co mam na sobie, właśnie po to, żeby nie być w szaliku. Jakoś tak nie umiem się dogadać z szalikami. Jestem ciekawa, co wy na to. Bardzo, bardzo, bardzo będę wdzięczna, jak zagłosujecie na swój ulubiony outfit, w którym byście się widzieli. Ja powiem Wam, że jestem jakoś mega szczęśliwa z tego mojego eksperymentu dzisiejszego, bo wychodzi na to, że ja krótkowo czuję się bardzo, bardzo zaopiekowana. Jeśli chodzi o buty, to też nie czuję, żeby mi czegoś brakowało, chociaż poluję na takie moon buty krótkie, więc może, może na to się skuszę. Czapki spoko, wiem, że rękawiczki mam. Szaliki jakieś takie podstawowe, też, ale też lubię nosić właśnie te kapturki. Mam już taki kapturek wełniany też w wersji szarej. Może wam jeszcze pokażę jeden bonusowy outfit. Hmm. No dobra, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz na koniec sobie jeszcze fajnie zagramy warstwami, więc już tutaj zaczyna się zabawa, czyli mam na sobie moją bluzę, teraz przywiozłam ją z Lizbony, z takiej paryskiej marki, wszystko Wam podlinkuję. Pod spodem mam czarny, czerwony t-shirt Why So Serious, więc też jest ten element trendowy. Spodnie z The Other Side, moje ukochane jeansy też sprzed kilku lat. Są te wegańskie EMU i ten dosyć taki powiedzmy casualowy, całoroczny look zamienię właśnie w pancerny strój na zimę. Także działa pierwsza zasada, czyli zasada warstw, druga zasada, czyli zasada wełny. Zakładam sobie wełniany kardigan oczywiście z b i już mam gwarancję, że wszystko będzie mnie pięknie grzało. Następnie opowieść zatacza koło, bo wracamy do pierwszego płaszcza, który jest wspaniały i wełniany, ale przez to, że jest oversize'owy, no to czasami coś mnie może zabiać. Więc mam tutaj. Ochronę zakładam mój płaszcz. No ale jeżeli ma być to ochrona przed zimą, no to trzeba y, założyć coś na głowę. Y, I tak sobie myślę, że no y, ile można nosić, y, no nie można za bardzo nosić czapki z daszkiem zimą, ale ja też lubię czapkę z daszkiem, wydaje mi się, że nam mega pasuje do tego looku. I tym sposobem, moi drodzy, mamy milion warstw. Y, bazujemy na kilku takich jeszcze przejściowych y, rzeczach, y, ale wjeżdżamy w wełnę i jesteśmy gotowi na zimę. Ja ten patent właśnie z kapturem i czapką z daszkiem stosuję i też na przykład do tego beżowego zestawu czy i wtedy mam właśnie ten kapturek i beżową czapkę, albo do um, tego płaszcza bordowego z brązową czapką, także opcji jest mnóstwo, pomyślałam, że Wam to jeszcze podrzucę. Bardzo Wam dziękuję za... Um, aż chyba go zdejmę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać, teraz stylizacja najbardziej Wam się podoba. Czy było to dla Was inspirujące? Co Wy decydujecie się kupić tej zimy? Czy udaje Wam się um, zostać z tym, co jest w Waszej szafie? Jeżeli robicie zakupy, to róbcie to rozważnie i po prostu kupujcie sobie na lata, bo jak widać, można rzeczy wykorzystywać wielokrotnie i też bardzo fajnie je łączyć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień. Pa!